Jaka jest różnica pomiędzy mezoterapią i liftingiem wampirzym? W porównaniu mezoterapii z zabiegiem liftingu wampirzego, różnica polega na tym, co podajemy do skóry i w jakim etapie regenerujemy tę skórę. W przypadku zabiegu osoczem bogatopłytkowym, czyli to jest podajemy własny materiał. I tutaj jest bardzo szczególna cecha tego zabiegu, że mogą być wykonywane te zabiegi u pacjentów, którzy są alergikami. My zawsze mamy problem i się zastanawiamy, czy podanie preparatów w głąb skóry nie spowoduje jakichś reakcji alergicznych. Zdarza się często, że pacjenci nie znają i nie wiedzą, czy dany składnik, na dany składnik dana osoba zareaguje. Natomiast zabieg osoczem bogatopłytkowym jest to podawanie w głąb skóry własnego osocza. W związku z tutaj w tym momencie absolutnie nie mamy ryzyka wystąpienia jakiejkolwiek reakcji alergicznej. Więc to jest przewaga tego typu zabiegów u pacjentów, którzy są alergikami. I oczywiście to, co już wcześniej mówiłam, zabieg z osoczem bogatopłytkowym jest to zabieg typowo regeneracyjny. Najlepszy zabieg na skórę własny, naturalny, regeneracyjny. Regeneracja, tworzenie nowego kolagenu, produkcja nowych komórek skóry następuje systematycznie po zabiegu i tak jak mówiłam, ten czas jest między, po miesiącu już jest ewidentne efekty po tym pierwszym zabiegu, natomiast po trzech zabiegach, czyli po trzech miesiącach efekty są naprawdę bardzo, bardzo zadowalające. Natomiast jeżeli chodzi o mezoterapię z preparatami odżywczymi, to jak najbardziej jest to forma rewitalizacji, czyli odżywiania skóry. I tutaj jest taki efekt, że oczywiście im dalej będzie upływał czas, tym tych składników, które wprowadziliśmy do skóry, będzie mniej. W związku z tym ten efekt musimy kilka serii zastosować, tak? Co dwa tygodnie, żeby ten efekt jak gdyby podtrzymać, zanim ta skóra nabierze takiego rozpędu do tej regeneracji. A taką fantastyczną rzeczą, którą można zrobić i która przynosi naprawdę fantastyczne efekty, to jest łączenie dwóch zabiegów. To jest łączenie zabiegu osocza bogatopłytkowego z podaniem mezoterapii i tych koktajli odżywczych. Czyli z jednej strony w takim przypadku regenerujemy skórę naturalnie swoim własnym osoczem, a dodatkowo jeszcze dodajemy materiały odżywcze, które nam odżywiają i stymulują, również są substratem do tworzenia kolagenu. Także te dwie metody medycyny estetycznej i regeneracyjnej fantastycznie się uzupełniają. Jeżeli tylko mamy pacjentów, którzy nie boją się oddania krwi, nie mdlają, to jak najbardziej należy polecić wykonanie zarówno osocza bogatopłytkowego i gdzieś jakąś wstawkę z koktajlu odżywczego, jakim podanym w drodze właśnie tej mezoterapii.